Witam wszystkich i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka poszukiwania meteorytu Pułtuskiego. Thank you.
Teraz możemy to sprawdzić pinpointerem, ale możemy też przesiewowo sprawdzić na cewce. Bierzemy grudkę ziemi i sprawdzamy. Tutaj mamy jeden obiekt i jest to właśnie jakiś mocno przerdzewiały obiekt. Próbujemy go przełamać. Daje się przełamać. Widzimy, że jest to kompletnie przerdzewiały odłamek, który udaje meteoryt. Wykrywacz jest na tyle czuły, na tyle głęboki, że potrafi takie elementy zobaczyć. I czasami trzeba sprawdzić, bo nigdy nie wiadomo. To jest tylko elektronika. Trzeba bardziej ufać swoim doświadczeniom i co jakiś czas pewne rzeczy sprawdzać. Wyrównałem teren, spadnie deszcz, to wszystko ładnie się rozmyje, trawa na nowo wyrośnie, nie będzie śladu, że coś tu było kopane. Zakopałem ten dołek i teraz powrócę z wykrywaczem w to miejsce i pokażę Wam, w jaki sposób powinien reagować wykrywacz na przedmiot typu meteoryt czy kamień magnetyczny, który znajdowałby się w gruncie. Teraz przemiatam nad zakopanym dołkiem w statyce. Mamy praktycznie ten sam sygnał. Słyszymy, że jest konkretny punktowy obiekt. Podejrzewam, że jest to coś małego. Gdyby było duży, dałoby dużo większy sygnał. Ale w ten sposób powinien zareagować w tym miejscu ten meteoryt. Właśnie takim sygnałem w statyce. Jeżeli tego nie ma, możemy nawet nie kopać, możemy iść dalej. Taką właśnie dobrą podpowiedzią jest Atrex, który ma wiele trybów i możemy go zarówno w dynamice, jak i w statyce sprawdzać dany obiekt. Czy jest duży, czy jest mały, czy jest głęboko, czy jest długi i tak dalej. To są bardzo dobre wskazówki i pomoc dla poszukiwania nie tylko monet i innych tego typu obiektów, ale również meteorytów. Jest już jesień, trzeba się cieplej ubierać. Dziś jest chłodno, około 3-4 stopni, mgła. Musiałem założyć czapkę i kaptur, bo jednak czuję to, ten chłód. Jestem ubrany w cebulkę, chodzę, ruszam się, więc jest mi w miarę ciepło, ale mimo wszystko czuję ten chłód. Kawa już była, czas na drugie śniadanie. Kiedy jest chłodno, nie zapominajmy o gorącej herbacie, kanapce, w ogóle o posiłkach. Dzisiaj zrobiłem sobie domowy chlebek z jajecznicą na boczku.
No to zaczynamy. Łatwo się rozciąga sznurki, ale dłużej się je zwija. Poszukiwania meteorytu putuskiego to przede wszystkim żmudne machanie wykrywaczem i przejście wielu kilometrów, aby znaleźć ten obiekt. Na obiad jedliśmy pieczoną kiełbasę z ogniska. Teraz włożyłem ziemniaki. Za pół godziny będą gotowe. Będziemy je jedli z masłem. Wstaję o 4:00. O 4:30 jestem już gotowy do wyjazdu, ale pakuję się jeszcze i wyjeżdżam o 5:00. Jestem tutaj mniej więcej o 6:00, pół do 7:00, robi się już tutaj widno i biorę się za poszukiwanie. Odpowiedni wykrywacz, dobrze ustawiony, to połowa sukcesu przy poszukiwaniach meteorytów. Nie każdy wykrywacz reaguje na meteoryty kamienne, dlatego, aby dobrać odpowiedni wykrywacz, oglądajcie moje filmy na YouTubie, w których pokazuję, jaki wykrywacz polecam, jak go ustawić, jak poszukiwać meteorytów oraz w których miejscach. Niektórzy zarzucają wędkę na ryby, a ja na meteoryty. Zarzucamy wędkę na meteoryty i ściągamy, łapiemy, zacinamy i przyciągamy meteoryt. Pieczone ziemniaczki z ogniska z masłem. Pyszota. Na dzisiaj
kończę poszukiwania, jestem już zmęczony. Nie udało mi się znaleźć meteorytu, ale miło spędziłem czas i już nie mogę się doczekać kolejnego wyjazdu. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.